Tak, siedzimy w kanu, które zostało wykonane przez ciebie. Skąd pomysł na to? Znalazłem plany budowy kanu, wybudowałem kanu i mówię, popływam sobie troszkę po Baryczy. Zasmakowało mi, postanowiłem, że z Wąsosza wbiję się do Bałtyku. No udało się pokonać tą trasę. To na drugi rok żeśmy się z Darkiem zgadali, że może Wisłą popłyniemy. Ciebie wszyscy w Rabiczu znają, ale twojego towarzysza podróży kojarzą z wcześniejszej wycieczki, ale nie wiedzą, kim jest tak do końca. Darek, no on już od 5-7 lat chyba ma z nami kontakt. Bierze udział w Rawickim Festiwalu Sportu w naszej drużynie Zwig Rawicz. No i tak jak potrzeba jakiegoś kolegi do biegania czy kompana do łódki, to wiem, że mogę na niego liczyć. To kiedy dokładnie wyruszyliście i skąd? No wyruszyliśmy 1 czerwca z Oświęcimia. 1 czerwiec, 8:10 wypływamy z Oświęcimia. Pogoda pochmurna. Troszkę pada. To był trochę taki monotonny ten odcinek, ponieważ tam ta Wisła jest, ma pełno tych kanałów, śluz. Na Wiśle jest około 7 śluz. Przed każdą śluzą jest tabliczka z numerem do dyspozytora. Pływasz do tej śluzy, chwytasz się takiej pływającej bojki przy ścianie. Śluza się za nami zamykała. Otwierali przepusty z wodą. Woda wylatywała z tej śluzy i my opadali razem z tą wodą. Taka winda, no dokładnie. No, największy poziom wody był we Włocławku, 17 metrów. W śluzie Kościuszko w Krakowie nietoperz pływał. Wpadł jakoś, nie wiem jak to tam się stało. No, my wyciągli tego nietoperza. Skrzydełko jedno miało takie troszkę, nie wiem, obite czy tam... Uszkodzone. Tak. Zadzwoniłem na służby do straży miejskiej i poprosiłem, żeby ktoś odebrał go i zawiózł do jakiejś przychodni. Zadzwonili, że mamy go przywieźć. No nie ma takiej możliwości, bo powiedziałem to, więc mówię, go zostawię w jakimś charakterystycznym miejscu. No i także zostawiłem go niedaleko Smoka Wawelskiego pod takim białym kamieniem. Wysłałem fotografię do tej przychodni i odezwał się weterynarz, że go odbiorą. Pierwszy odcinek kończyliśmy w Tyńcu. Na drugi dzień było śniadanko i taka miła niespodzianka, bo przy naszej kanu czekał zakonnik. Tak myślimy, modli się czy co do tej kanu, ale on też był zapalonym kajakarzem, sam przepłynął Wisłę. Zainteresowało go to. Zainteresowało go. Przekazał nam mapy, z których on sam korzystał płynąc i ostrzegł nas przed paroma miejscami. Przed Nowym Brzeskiem on to nazwał Diabelskie Łby. Tam jest jakby takie załamanie tektoniczne coś, i ta woda mocno pracuje, pulsuje. Takie kajakarstwo górskie na 15 metrach to wygląda. W naszym przypadku jakby tu woda wleciała, no to już raczej po wycieczce. Były momenty, że musieliśmy też wyjść z kanu i przenieść ją, bo dno było kamieniste. Albo nurt był dosyć duży i można się było tam rozbić, nie? Przed Baranowem Sandomierskim żeśmy chwycili taki kamień, że by mi kamerka wyleciała, ale tego nie było widać. Płynęliśmy prosto, nagle łódka się przechyliła. No, to był moment, nie? Ta Wisła to w ogóle jest taka dzika rzeka, że tam się wszystkiego można spodziewać. Parę razy żeśmy musieli wychodzić z łodzi na środku Wisły, żeby ją przepchnąć, bo żeśmy się na mieliznę dostali. Za główkami, które tam zabezpieczają brzeg przed wybieraniem, są mocne zawirowania, też trzeba na to uważać. Nie zawsze spaliście w kwaterach. Czasami zdarzało się, że pod namiotem, jak wyglądały te wasze noclegi? No 19 noclegów, 2 były w klasztorze, potem 4 były agroturystyki, a reszta to była pod namiotem. Takie zdarzenie pod namiotem mieliśmy pod Kozienicami, gdzie w nocy się budzę, wiatr, burza. Tak zaczęło padać. Rano, żeśmy się obudzili, to w ogóle byliśmy mokrzy. Nie? No, woda z poduszek, ze śpiworu, wszystko się wylewała. Koło Brzeska. Szukaliśmy długo, długo jakiegoś miejsca na rozbicie namiotu. No i znaleźliśmy. Taka kamienista to była ta łacha. Ścinałem trzcin, żeby ten namiot ułożyć, żeby było miękko. I budzimy się rano, patrzę, kanu do połowy wodzie. I 1,5 metra wody od namiotu. No, Darek się wystraszył, mówi, Artur, a gdzie moje wiosło? Bo on jeszcze wiosło zostawił, ja to wszystko spakowałem, jeszcze tą kanu wciągnąłem. I woda się, no, 30 centymetrów co najmniej poszła do góry. Dużo jest drzew obalonych,
które spadają i potem płyną i osiadają na dnie. Jak wystają, to dobrze, bo czasami one są 5 cm pod wodą, te konary. I nie widać. Trzeba czytać lustro wody, jak ta woda się zachowuje. I to jest, jeszcze idzie czytać, jak nie ma wiatru, bo jak jest wiatr, to wiadomo, są fale. Płyniemy sobie spokojnie, słoneczko, wiaterek się ruszył i zaczął się tak wzmagać kolegom. I zobacz, diabełek taki, trąbka powietrzna, nie? I tak takim S-em jakoś przeleciało i w jednej chwili nas obróciło 90 stopni. Płynęliśmy od 1 do 19, przepłynęliśmy 953 km i średnio było, że 50 km dziennie trzeba zrobić. Ale były odcinki, że no, nie pozwoliły nam na przykład przepłynąć 50, bo jak to wiało czy padało, to mieliśmy odcinek 30, chyba 6 km, największy, a najdłuższy mieliśmy 75 km. Trochę się zmieniło się z wyglądu, bo to jednak sporo dni minęło. No jak się ogoliłem, to zobaczyłem, o, chyba się muszę zważyć i faktycznie 4 kilo uciekło, ale no, nic złego się nie stało, nie? Nie, to dobrze akurat. No, ale 10-12 godzin dziennie żeśmy wiosłowali. Podczas wcześniejszej wyprawy to kano przeszło taki test, ale teraz już jest bardziej dopracowane, widać tutaj pewne oznaczenia, ona też ma nazwę, skąd ta nazwa? No, analizowałem różne nazwy i mówię, dam może nazwę żony, Litki, ale są tak, myślę, pies zawsze na mnie czeka w domu, macha ogonem, radosny jest, mówię, niech jest Kejko. No proszę, dobra. A kiedy ten cel został osiągnięty dokładnie, kiedy dotarliście do morza? Do Sobieszewa żeśmy przypłynęli 18 w godzinach popołudniowych, no ale tam pogoda taka też była, nie wiało, fale były, poza tym dużo skuterów, bo to był weekend, motorówek pływało, fale robiło, to żeśmy to przełożyli na drugi dzień. O 6 rano żeśmy wstali. Woda spokojna była, nikt nie pływał i popłynęliśmy nad morze. No i to tam było jakieś 4-5 km od tego punktu do morza. Płynąc już do morza, próbowaliśmy. Czy słodkie? Słodkie, jeszcze trochę i już potem było słone. To nawrotka zaliczona.